Z nami sztanga twardy jak żelazo, które przerzuca z energy drinkiem popka. Czy już cię nosi przed walką od emocji i od tego energy drinka, bo widzę, że latasz. Witam serdecznie. Już mnie nosi, już bym kogoś rozjebał najchętniej. O kurczę, to strach tutaj stać obok ciebie, ale jest tutaj taki testosteron, unosi się coś takiego w powietrzu, już wszyscy czekają tylko na to, żeby wejść do ringu. Też masz taką atmosferę, że to mogłoby być dzisiaj? No, dla mnie może być już to za chwilę. Dobra, to będę uważny z pytaniami. Powiedz, co cię sprowadziło do Gromdy? Dlaczego Gromda? Czy chcesz się sprawdzić właśnie w walce na gołe pięści? Nie wiem, udowodnić coś komuś czy sobie? Co mnie sprowadza? Po prostu dostałem propozycję i trzeba wykorzystać. I trzeba wykorzystać tą szansę, dać siebie wszystko i po prostu walczyć. Po prostu walczyć, to prawda. Powiedz, jakie jest twoje doświadczenie w walkach na gołe pięści albo w ogóle w walkach? Jakie jest moje doświadczenie? No może z dwie przegrane miałem na ulicy, ale odbijemy to sobie. Odbijemy to sobie z czasem. Przeraża się trochę myślę turnieju, że jednak trzeba będzie wyjść może z rozbitymi rękami, może z rozbitą głową, czy jednak w ogóle o tym nie myślisz i skupiasz się na tym pierwszym przeciwniku? Nie, nie przeraża mnie to. Trzeba po prostu się przyzwyczaić do bólu, nie? Trzeba to lubić. Lubisz ból? No, jakbym nie lubiał, no to by mnie tu nie było. Oglądałeś wcześniej Gromdę może? Oglądałeś pay-per-view Gromdy? No oglądałem. Wszystkie gale w sumie. Kto zrobił na tobie największe wrażenie? Czy ta walka wieczoru Don Diego Balboa robi na tobie wrażenie? Te chłopaki prezentują naprawdę świetny poziom. Jaka walka nam zrobiła największe wrażenie? Chyba... w sumie nie ma takiej walki. Nie ma. Co Czyli patrzysz na nich, myślisz sobie, wyszedłbym do gościa i rozwalił. No tak. Wychodzę do każdego. Zupełnie inna perspektywa. Ja perspektywa fana, ty perspektywa zawodnika, który może się zmierzyć z nimi. Czym lepszy zawodnik, tym lepiej dla mnie. Lepiej spadać z dużego konia. Czyli lubisz się sprawdzić, nie masz czegoś takiego jak strach, kalkulacja, że może wolałbyś mniejszego, słabszego. Wyjdziesz nawet do największego zawodnika. Taki właśnie zawodnik na turnie chyba idealny. No tak, wyjdę do największego, do najcięższego. I... no, do każdego wychodzę. Jest jakaś taktyka w walce na gołe pięści, myślisz? Trzeba sobie coś zaplanować, czy wychodzi się i po prostu żywioł? Nie. Na żywioł to w ostateczności. Trzeba po prostu upolować swojego przeciwnika. Jeden celny cios, pęka ręka być może, pęka szczęka, jak to mówił Don Diego, który tu obok nas stoi. Życzę ci powodzenia, nie mogę się doczekać, widzę, że jesteś gotowy, czekamy na tą walkę. No, dziękuję bardzo. Świat zawsze potrzebował bohaterów. A my, wychowani na kultowych filmach. Dane słowo miało wartość. I nikt się nie mazał, bo chłopaki nie płaczą. Świat wartościowych idoli, którzy stawali się legendami i których losy śledził każdy. Ci, którzy robili robotę, a nie tylko gadali. Wielkie walki, na które wstawali wszyscy, dające niezapomniane emocje. Królowie ringu wygrywali serca oraz pamięć kibiców. Czas, aby znów poczuć te emocje, oczekiwania jak dzieciak na święta. Ten smak prawdziwej i twardej rywalizacji. Konkretnych fajterów i bitnych bestii. Ojciec z synem siadający do oglądania. Grupa znajomych przy zimnym browarku. Całe świty dobrych chłopaków kibicujących swojemu bratu. Historia tworzy się na naszych oczach. Dwóch najlepszych stanie do walki, na którą czekają wszyscy. Czas poznać niekwestionowanego i niepokonanego czempiona walki na gołe pięści. Don Diego versus Balboa. Gromda 13.
Już 26 maja. Na żywo w systemie pay-per-view na gromda.tv. Oj, będzie ostro.